Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Jedziemy. Tomasz Wójtowicz z nami, kolejne spotkanie w pierwszym składzie, więc można gratulować, no ale to takie małe tylko zwycięstwo, skoro schodzicie z boiska pokonani. No zdecydowanie, kurczę, przegrana nie daje żadnej satysfakcji, ale kiedyś musiała nadejść, no nie oszukujmy się, nie da się wygrać wszystkich meczów w sezonie. Ale najważniejsze jest, jak się zachowamy teraz w tym tygodniu, jak zareagujemy i jak wyjdziemy na mecz ze Zniszem i obyśmy podnieśli głowy i wygrali ten następny mecz, bo to jest najważniejsze. Ja myślę, że pierwsza reakcja nastąpiła już w szatni. Nie pytam oczywiście, jakie słowa padły, ale pewnie mocne, bo ta drużyna Ruchu, która wybiegła na drugą połowę, to był jednak inny zespół niż ten, który widzieliśmy przed przerwą. Oczywiście, no, trzeba było dać impuls w szatni, trzeba było się obudzić, bo można powiedzieć, że nie wyszliśmy na tą pierwszą połowę. Dostaliśmy dwa ciosy i trzeba było się otrząsnąć, no i to nam się udało. Niestety nie udało nam się pójść za ciosem i po tej bramce kontaktowej nie poszliśmy dalej i straciliśmy szybko tą bramkę na 3-1, co trochę nam podcięło skrzydła. Budujące jest, Tomek, przynajmniej w mojej opinii, to, że mimo niekorzystnego wyniku przez większość spotkania cały czas, jakby tak przynajmniej tak odbierałem to z boku, była was wiara w to, że można odwrócić losy meczu. Przegrywaliście 0-2, 1-3, a ciągle staraliście się przejść do przodu, ciągle wierzyliście w to, że można odwrócić wynik. No oczywiście, no jak przegrywamy, to nie ma co się załamywać. Mecz jest długi, bramki można naprawdę bardzo szybko strzelić. No a przy dodatkowym wsparciu kibiców z trybun też ta wiara w to, że uda się odwrócić losy meczu, jest naprawdę duża. No niestety nie zawsze da się wygrywać w końcówkach, ale trzeba właśnie się podnieść i pokazać klasę tym, że wygramy następny mecz i podejdziemy do tego bardzo profesjonalnie. No właśnie, w szatni jest takie od razu nastawienie, że najchętniej to by się ten mecz ze Zniczem to już jutro zagrali, żeby plamę zmazać? Nie, no bez przesady też, nie przesadzajmy, ale na pewno wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy, co poszło nie tak. No i najważniejsze, żeby mentalnie się dobrze przygotować, bo zawsze po przegranym meczu najważniejsze jest to, jak się do niego podejdzie, do następnego meczu i trzeba po prostu mocno pracować i się spiąć. I w następnym meczu po prostu pokazać, że to była jednorazowa pomyłka. Okay. Tego życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję.